Witajcie, dzień dobry. 212 odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj naszym gościem nowy trener Legnica, Janusz Mamro, trenerze. Witamy serdecznie na pokładzie Niskiego Pressingu. Dzień dobry, witam wszystkich Was tutaj serdecznie, kibiców wszystkich. Czekaliśmy się doczekaliśmy kilka razy w Niskiego Pressingu postać i ten transfer Ireneusza Mamrotaśmy o nim mówili, spekulowaliśmy, to stało się faktem. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać nareszcie z trenerem na żywo. Kiedyś trener był naszym gościem, ale to rozmawialiśmy wtedy online. Dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt trenerze porozmawiać na żywo. Maćku, startujemy z pierwszym pytaniem. Tak, tym bardziej panie trenerze, że jesteśmy po bardzo ważnym meczu dla nas, jako dla drużyny, dla kibiców, ale również i dla pana, bo po meczu derbowym z Chrobrym Głogów. Proszę nam powiedzieć szczerze, zabiło mocniej serducho, jak wychodził pan na stadion Wita Stwosza? Tak po ludzku. Tak po ludzku. W jakiś sposób tak, ale to nie aż tak, jak byłoby to bezpośrednio, powiedzmy, po pracy w Głogowie. To już była moja trzecia wizyta w Głogowie jako ten drużyny przeciwnej, bo przyjeżdżałem tam z ŁKS-em, przyjeżdżałem z Górnikiem Łęczna, więc naprawdę to już jest tak troszkę większy spokój. No wiadomo, spotykasz ludzi, z którymi wiele lat pracowałeś, to jest taka fajna rzecz. Ja zawsze mówię, że potem się poznaje najbardziej wartość człowieka i jak odchodzisz, że później jak gdzieś tam wracasz do klubu i ktoś na ciebie czeka, chce z tobą chętnie porozmawiać, to jest takie podsumowanie, więc mam nadzieję, oczywiście, że jest początek tej pracy, ale ona kiedyś się zakończy i chciałbym tu jak najdłużej pracować, żeby takie właśnie zawsze fajne okoliczności były, żeby człowiek ma tu blisko, żeby sobie podjechał na stadion, na mecz, do klubu przyszedł, to są takie najważniejsze rzeczy, więc tak, ja biorę pod uwagę wszystko, że są ogromne animozje między klubami, ale też no, wydaje mi się, że można na tyle funkcjonować, żeby szanować miejsca, w których się jest i żeby te dwie strony też potrafiły człowieka szanować. Jasne. Panie trenerze, czy można odmienić drużynę po kilku treningach? Bo tak widzimy przez pryzmat tego meczu właśnie z Chrobrym, że no raczej nie, tak? Że ten efekt nowej miotły to raczej taki dziennikarski bardziej slogan niż rzeczywistość. Jak pan to widzi? No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na sposób grania. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sposób gry, zwłaszcza po stracie piłki, to on, to była, to, nie chcę powiedzieć zmiana, ale na pewno to było widoczne, co chcemy grać i tą piłkę bardzo wysoko odbieraliśmy, bardzo często. Oczywiście mam tą przewagę nad wami tutaj, czy nad kibicami, że ja ten mecz oglądam jeszcze ileś razy i my w tym meczu wiele tych piłek odebraliśmy. Naszym problemem było później, żeby to wykorzystać, bo powinny być 3-4 sytuacje, które, takie, gdzie powinniśmy z tego skorzystać i z tego powinny być sytuacje bramkowe. I to jakby jest do poprawy, natomiast ta agresja, ten doskok, to mówię, naprawdę był widoczny. No, natomiast na pewno jednej rzeczy się nie udało poprawić i to nie ma co ukrywać. Skuteczność. Skuteczność, ale też z perspektywy meczu, mimo że mieliśmy lepsze sytuacje niż Chrobry, to tych sytuacji za mało stworzyliśmy. Teraz, że to jest tak, że lekarz dostaje pacjenta i po jakimś czasie, po pierwszych badaniach stawia pierwszą diagnozę, potem ją potwierdza. To tak porównując do pana fachu, jak ta diagnoza brzmi w przypadku miedzi, na czym polega problem naszej drużyny w tym sezonie? Czy to jeszcze za krótko? Za krótko pan pracuje, żeby się wypowiedzieć na ten temat? Nie, to nie chodzi o to, że za krótko, tylko też jakbym nie chciał oceniać to, co było przede mną, bo bym musiał jakby odnieść się do trenera, do sztabu. Ja tego nie chcę robić, bo też nie chcę, żeby ktokolwiek oceniał moją pracę. Wychodzę z założenia, że przychodzisz do pracy i od tego dnia rozpoczynasz, rzeczywiście musisz znać zespół i diagnozę, co nie funkcjonowało, a to są informacje jakby dla mnie. No ale deficyty pan widzi, prawda? Widzę i powiedzmy, nie chcę iść teraz na uproszczenie, na ułatwienie, powiedzieć to, co wszyscy widzą, ale na pewno kluczową sprawą jest to, że w tym momencie kontuzje mają zawodnicy, którzy mają duży wpływ na grę ofensywną. I wiemy, że nie gra dwóch zawodników, którzy mają najwięcej bramek zdobytych w zespole, no to każdy zespół to odczuje. Ja dzisiaj mówię, odsuńcie na kilka meczów z Arki Czubaka i Kopackiego i jestem przekonany, że już ta ilość sytuacji będzie mniejsza. To nie jest problem w kontuzjach, tylko jacy to są zawodnicy. Ci najważniejsi wypadają, nie ma zespołu, który tego nie odczuje. Dlatego pamiętajmy o Hartherzu, który w swojej optymalnej formie również dużo daje. To są rzeczy, które to jakby z tych negatywów, ale z pozytywów wydaje mi się, że nie wiem, bardzo dobry mecz zagrał Iban Salvador. I to nie jest tylko moja opinia, ale nawet po meczu gdzieś tam rozmawiałem w kularach już z przeciwnikami, z przedstawicielem Chorbrego. Podkreślali jego rolę w tym meczu i jakby docenili to, jak gra, a uważam, że może grać jeszcze lepiej. I to jest jakby dla mnie fundamentalne, więc na pewno to się zmieniło, to na pewno gdzieś tam tą piłkę mieliśmy więcej, bo w ostatnich meczach nie zawsze tak było, aczkolwiek po polu było posiadanie po stronie miedzi i na pewno w tym kierunku będziemy dążyć, ale
I kolejna rzecz, na którą mocno pracuję i też to było widoczne, ale jeszcze nie do końca sfinalizowane, to wiele było sytuacji, że chcę, żeby zespół po odbiorze grał do przodu i tego też tam nie brakowało. Natomiast, no mówię, później jest kluczowa sytuacja pod polem karnym i tam już jest jakby ta kreatywność i umiejętności piłkarzy na tym 20 metrze, to już trener ma na to mniejszy wpływ, to już jest decyzyjność umiejętności zawodnika i jak on to w odpowiedni sposób piłkę przyjmie, uderzy. Było w tym meczu mankamentem było to, że my mieliśmy 4-5 sytuacji na 20 metrze, gdzie była bardzo łatwa sytuacja i przestrzeń otwarta do oddania strzału i my z tego nie skorzystaliśmy. I później wychodzi w statystykach tak, jak wychodzi na przykład, a strzał z 20 metrów to też jest bramka i choćby ten słynny mecz sprzed tygodnia, nie ten wczorajszy, tylko ten sprzed tygodnia Real City, jak padały bramki z dystansu. Więc to jest też coś, do czego będę zachęcał zawodników, bo z 20 metrów też można bramkę strzelić. Trenerze, czy pan ratuje sezon, jak to tak się zwykle potocznie mawiać, czy bardziej pan już zbudować, pracować? Dobre pytanie i fajnie, bo to ta kwestia została i co mnie bardzo cieszy, poruszona już na pierwszym spotkaniu w klubie, więc sytuacja jest bardzo taka klarowna, że póki jest szansa matematyczna, to walczymy, ale też jakby dostałem takie zaufanie i to mnie bardzo cieszy, że gdzieś tam mocna taka, nie chcę też presji wywierać na piłkarzach, ale mocna ich weryfikacja taka pod przyszły sezon, na kogo możemy liczyć. No, to przykro, takie są rzeczy w piłce, a z kim się będziemy musieli gdzieś tam rozstać. To jest taka kolej rzeczy. Nie, ja też jako trener płacę za brak wyniku i tak samo troszkę tutaj gdzieś niektórych chłopaków będziemy do tego rozliczać, że muszą podnosić swoje umiejętności. Więc to też jest teraz czas taki dla mnie i taki dodatkowy. Widać to po treningach, bo to zaangażowanie jest ogromne. Gdzieś tam nawet jest wszystko gdzieś tam na styk, jeśli chodzi o kontuzję, bo nikt nogi nie odstawia. I to mnie cieszy, ja nie mogę tego zabronić, ale widać, że oni też walczą o swoje. Więc to prawda jest taka, co bym tu nie mówił, te dwa mecze zadecydują, czy jeszcze o coś gramy, czy nie. Najbliższe dwa mecze z Motorem Lublin i z Wisłą Płock. No, jeżeli w tych meczach nie zdobędziemy odpowiedniej ilości punktów, to to już trzeba powiedzieć wprost. No to wiem, żeby to kibicom się to może nie spodoba, ale strata to będzie na tyle duża, że no, trzeba być ambitnym, realizm, ale trzeba być tym realnym w tym wszystkim. Nie? Panie trenerze, to co, czekają nas zmiany kadrowe, czy duże zmiany kadrowe? Nie, ja chcę powiedzieć... Latem. W mojej ocenie też jest kręgosłup drużyny, który jest tutaj solidny. To też nie polega na tym, żeby nagle wymienić 15 zawodników, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Bo to też wtedy będziemy potrzebowali później czasu. Nie, ja uważam, że na niektórych pozycjach jest potrzebna większa rywalizacja. Nawet te boki pomocy, które są dobrze obsadzone. Ale jak przyjdzie tam zawodnik, który jeszcze będzie wywierał presję na tych, albo oni będą musieli zmieniać swoje miejsce, to będzie z korzyścią dla zespołu. Ja to wcale nie myślę o jakiejś dużej ilości piłkarzy czy w klubie. Ale powiedzmy, lepiej niech przyjdzie trzech i każdy z nich będzie wzmocnieniem, czyli będzie wartością do nam zespołu, niż przyjdzie sześć czy siedmiu, którzy są tylko do rywalizacji. Uważam, że jak mamy o coś grać w przyszłym sezonie, to już nie może przychodzić piłkarz do rywalizacji, tylko piłkarz, który podniesie jakość zespołu. Trenerze, jaka zatem ma być mierz? My umawiamy się, że koncentrujemy się na przyszłym sezonie, ten okres traktujemy taki, przed chwilą go jakby zamknęli, ten okres. To jaka ma być ta miedź ala Ireneusz Mamrot? Może każdy chce być przede wszystkim dobra taktycznie, dobrze zorganizowana, to jest numer jeden, ale też, co powiedziałem, piłkarz na moim pierwszym spotkaniu, bo gdzieś tam czasami różne łatki trenerom dają. Ja tak naprawdę nigdy nie grałem cały czas w jednym określonym stylu. Były momenty, że grałem bardziej defensywnie jako trener, ale były też, że grałem bardziej ofensywnie. To wszystko zależy od zawodników, jaki masz. No, to jest brzydkie słowo, tak, ale takie bardzo trafne. Tak. Więc to jest dla mnie kluczowe. Jeżeli gdzieś tam uda się tych piłkarzy, których chcemy pozyskać, a gdzieś tam rozmawiamy już, to powiedzmy już bez nazwisk, ale fajnie, że rozmawiamy, bo to mi się bardzo podoba, że wcześniej jest dogrywane, no to też będziemy myśleli, taki zespół, który będzie potrafił dominować na boisku. Też wy jesteście wiele lat tutaj, znacie pierwszą ligę, ja też. Powiedzmy sobie szczerze, no w tym roku pod względem takim piłkarskim, kibicowskim, gdzieś tam marketingowym jest najmocniejsza. I wcale nie będzie słabsze w przyszłym roku, bo jak patrzymy, kto jest w tabeli Ekstraklasie na miejscach spadkowych i dzisiaj nie chcę nikogo odbierać szans, ale szanse UKS-u i Ruchu są małe na utrzymanie, czyli znowu dwa wielkie kluby spadną. Pytanie teraz, kto się trzyma, czy Puszcza, czy Korona, bo to gdzieś tam chyba między tymi zespołami się zega. Pytanie, czy kto od nas awansuje, no bo na dzisiaj
patrząc na sytuację Wisły Kraków, też nie jest taka klarowna, jak się wydawało. Na pewno kilka dużych firm zostanie. I znów zostanie ta pierwsza liga, jak popatrzymy, to będzie tak, że jakby, nie wiem, wyciąć nazwę klubu, to nie każdy by wiedział, że to jest pierwsza liga. Więc ja uważam, że to jest z takich 10 zespołów w tej lidze będzie takich, tak jak w tym sezonie, które będą grały ten awans. Więc ona będzie na dobrym poziomie i dlatego ważne, żeby tego zespołu w cudzysłowie nie rozwalać, tylko żeby go te ogniwa brakujące wzmocnić, żeby ten zespół był stabilny i pewne rzeczy już teraz, które pracujemy, żeby one już funkcjonowały od pierwszego meczu w przyszłym sezonie. Bo jak my wymienimy 15 zawodników, no to znowu będzie wszystko na nowo robione. Znowu na nowo. Pociągnę trochę jeszcze ten raz za język, czyli mieć ma być bardziej, tak jak obserwujemy trenera pracę, to zakładamy, że będzie ta do pana drużyna bardziej taka bezpośrednia, wertykalna, bardziej biegająca, na pewno z dziewiątką klasyczną. Tak, myślę, że dzisiaj ciężko jest bez klasycznej dziewiątki, przepraszam. Jakby nawet troszkę będę uciekał od tematów, ale to są tematy, które przykład podam. No, mamy Warce Czubaka, mamy w Płocku Sekulskiego, mamy Wiśle Rodado, czy nawet który Sobczak go zastępował. No to bez bramek napastników można sobie poradzić, ale jednak łatwiej się funkcjonuje, kiedy jest taki napastnik. Cały sezon, czy całą rundę. Tak, dlatego na pewno tak i to mogę jasno zadeklarować, że odpukać. No jak ściągniemy trzech i trzech będzie miał kontuzję, to my wtedy powiecie, bo dziewiątka nie grała. To nie, ale ogólnie na pewno planujemy z taką dziewiątką grać klasyczną, aczkolwiek też chcę powiedzieć jedną rzecz tutaj, że na pewno, jeżeli by tak ten chłopak dalej ciężko pracował, mówię tu o Wiktorze Bogaczu, chcę w niego zainwestować, bo szczerze to, jeśli chodzi o parametry fizyczne, szybkościowe. Jeszcze takiego piłkarza nie spotkałem z takimi parametrami przy tym wzroście i tam jest ogromny potencjał. Trzeba rozwijać te cechy teraz takie piłkarskie, które trzeba poprawić, ale to jest naprawdę, mało się zdarza z takich rzeczy, takich piłkarzy, którzy przy tym wzroście są tacy szybcy. I nawet w głowie było kilka takich sytuacji, że miał dalej do piłki od tych stoperów. Czy nawet ta sytuacja, której miał sam na sam, to też wygrał pojedynek biegowy zdecydowanie. To jak już go sfinalizował, to jest inny temat i to są rzeczy... Ale ten chłopak może odpalić. Tak, i to jest chłopak, którego gdzieś tam mamy go tutaj, że też nie chcemy z niego inwestować, żeby tylko mu tam zdrowie dopisywało. Nie? Trzeba mu kciuki za Wiktora. Panie trenerze, goszcząc w niskim pressingu, przyznał pan, że był bardzo blisko swego czasu Miedzi Legnica. Ta miedź panu była chyba pisana. Zgodzi się pan z nami, że... Tutaj mało kto wie, dzisiaj byłem wywiadu, ale będzie dopiero w poniedziałek, więc jakby szybciej jesteście. Ja tutaj byłem, tylko nie mam pamięci do dat, ale ja w ogóle pierwszy raz na rozmowach Miedzi to był ten czas, jak ja miałem 32-3 lata, czyli około 20 lat temu. Jeszcze w ogóle inni prezesi byli, inni... Epoka Miedzi. Tak, inni grał w trzeciej lidze, ja tu byłem na rozmowach, czyli. Tylko wówczas tam się zdecydowano na kogo innego, że nie pamiętam na kogo. To jeszcze z prezesem Błachnią, rozumiem, była rozmowa. I pan Kajdan. I dyrektor klubu. Tak, i z tą dwójką rozmawiałem, byłem bardzo młodym tym młodym trenerem, także była pierwsza. Druga to była taka, że to było w tym okresie, gdzie tam później była Jagiellonia i to wiadomo, że jak przyszła propozycja z Ekstraklasy, to tam było wówczas najbliżej. Priorytet. Kiedy Andrzej Dedeo zadzwonił do pana? W którym momencie zdradzi pan? Mogę powiedzieć tylko, że to było po kilku meczach rundy wiosennej tych słabszych. Ale też co mi się podobało tutaj jakby stanowisko klubu, że też zaznaczyli, że chcą dać czas jeszcze trenerowi tutaj Radkowi, żeby on wyszedł z tego kryzysu. Był moment później taki, że troszkę lepiej tam gdzieś zaczął zespół punktować, no i powiedzmy ten drugi okres to już był taki dynamiczny. Ja te mecze od tego momentu oglądałem w telewizji wszystkie, czy w internecie. Nie byłem na żywo na stadionie, bo nie lubię takich sytuacji, żeby tam gdzieś ktoś myślał, że ja czekam, aż się komuś noga powinien, więc tego chciałem... Znaczy, że obecność pana dostrzeżona przez dziennikarzy, oho, trener Mamrot czeka na posłuchę. Tak, bo nawet czasami gdzieś byłem i później telefony są, a pojechałem jako kibic, bo też jest inny odbiór meczu na żywo z przyczyn takich szkoleniowych, chcesz go dla siebie zobaczyć, więc ten kontakt był. Natomiast ten drugi to już był taki dynamiczny, bo ja jechałem w niedzielę, to była ta kolejka, gdzie grał w Ekstraklasie, grał Lech Poznań z Pogoń Szczecin i Legia Jagiellonia. I ja byłem tam do jednego z programów zaproszony, żeby omówić tą kolejkę, więc przed całym 15-20 km przed Warszawą zawracałem i to się wszystko dynamicznie odbyło. Ale ten pierwszy kontakt to był taki, od tego momentu gdzieś tam te mecze oglądałem. Ale to było, mówię, po 3-4 kolejkach rundy wiosennej. I jesteście po rozmowie z trenerem Radkiem Bellą? Nie, ale powiem dlaczego. Tak samo, tak fajnie tylko sytuację miałem w poprzednim klubie w Górniku Łęczna. I tak mnie nawet natknął Marcin Prasu, który był trenerem. Mówię, Marcin, porozmawiam z drużyną, mówię, Irek, ja ci mogę powiedzieć, ale już byś miał wtedy moje spojrzenie. I byś się z tym sugerował. A na tyle tych meczów dużo oglądałem Miedzi, bo to ogólnie nie chodzi nawet, jak już ta propozycja padła, ale też całą ligę oglądasz
wnikliwiej bardziej oglądałem w ostatnim roku pierwszą ligę niż Ekstraklasę, bo spodziewałem się szybciej telefonu z pierwszej ligi, więc te zespoły znam i faktycznie lepiej mieć swoje zdanie na temat zawodnika, niż mieć sugerować się. Czasami ta współpraca między trenerem a danym piłkarzem w jednym przypadku się gorzej układa i on już będzie troszeczkę gdzieś tam coś tam sugerował. A tak, masz swoje spojrzenie, to też mówię, dla nich to jest też jakaś tam czysta karta do tych piłkarzy, więc na temat zespołu jakby... Bardzo nie robię. Okay. Panie trenerze, już pan powiedział, że jesteśmy uczestnikami bardzo ciekawego sezonu Fortuna pierwszej ligi. Pokusi się pan o ocenę, kto najciekawszą piłkę gra w tej stawce? I czy takie drużyny jak Zagłębie Sosnowiec i gra takich drużyn jak Zagłębie Sosnowiec, czy Podbeskidzie zaskakuje pana in minus? Jeśli chodzi o czołówkę... Na pewno chyba taką w połączeniu tego wszystkiego to chyba Arka Gdynia, bo gdzieś tam i potrafi zagrać widowiskowo, ale też potrafi zagrać odpowiedzialnie taktycznie. Taki zespół właśnie mocy na pierwszą ligę w tym momencie. Teraz oglądałem, jesteśmy oczywiście po analizie meczu z Motorem Lublin, w pierwszej połowie zagrali trochę inaczej i mieli sporo problemów, nie? Także to zespół, który Lech Gdańsk bardzo dobrze się opiera na organizacji gry, wbrew pozorom o tym się nie mówi, ale bardzo dobrze w defensywie grają. Ale mają też bardzo dużą jakość w piłkarzy ofensywnych. Bardzo mocne skrzydła i do tego gdzieś tam napastnik, który to powiedzmy nie jest tak skuteczny jak dwójka, który ale też jest solidny, ale ten Mena i ten Hran na skrzydłach, no to są zawodnicy, którzy poradziliby sobie wyżej. Moja ocena Wisły Kraków jest taka, że ten zespół dla mnie osobiście jakby mocniejszy był w rundzie jesiennej. To jest moja ocena oczywiście, niż teraz. I to nie jest tam żadne przyznanie do jakiegokolwiek trenera czy coś, broń Boże, bo jest zagranica, był Polski, nie o to mi chodzi. Tylko uważam, że sobie więcej sytuacji stwarzali gdzieś tam w tej rundzie jesiennej, tylko byli bardzo nieskuteczni. I teraz im troszkę trudniej jest, ale to jest zespół, który jakby tak, kiedy jest, ma swój dzień, to gra taką najlepszą piłkę dla oka, dla oka w tej lidze. A do tego drugiego pytania wracając, no to pamiętam, jak pracując na jesień w Łęcznej, tak usiedliśmy sobie w sztabie i tak gadaliśmy, kto może awansować, ale też rozmawialiśmy, słuchajcie, a kto w tym roku może spaść? No właśnie. I powiem szczerze, no to nikt nie powiedział w sztabie, ani jednego głosu nie padło, że to będzie Zagłębie Sosnowiec. Wszyscy mówią, z Niż Pruszków. Wszyscy jakby stwierdzili tak, żeby głównie z przyczyny finansowej, tak. A ten Znicz obronił się swoją postawą. I tutaj no jest to... To nie jest zaskoczenie, no jest szok, ale to też pokazuje, jak jest pierwsza liga. No, to też, to jakbyśmy się odnieśli, teraz wrócili sprzed dwóch lat do Ekstraklasy, to też cała Ekstraklasa, cała otoczka, wszyscy mówili, nie no, kto spadnie, no Wisła nie spadnie. No tak. I się okazało, że Wisła spadła, to taka liga, którą trzeba troszkę tam gdzieś szanować. Ją, i z pokorą czasami. Z pokorą nie podejść, bo to mówię. Każdemu może się przytrafić. Zwłaszcza jak źle wystartujesz. Nie? Tak, dokładnie. I tak to było w przypadku tych dwóch drużyn. Panie trenerze, a jeszcze podpytałbym o ten czub tabeli. My też jesteśmy nadal w grze, więc nie wiem, czy pan trener będzie chciał nam to tutaj jakby powiedzieć, ale kto włączy się o awans bezpośredni? Może nie bezpośrednio w barażach, tak? Bo mamy naprawdę firmy, które za Lechią, za tą dwójką z Trójmiasta naprawdę stawka jest, chociażby ten GKS Katowice, który odpalił niesamowicie. GKS Tychy, który dalej dalej jest. No tutaj mam satysfakcję, bo udzielałem gdzieś tam jakimś mniejszym portalowi zimą wywiadu i powiedziałem, że dla mnie 11 GKS Katowice będzie miał dużą szansę grać w baraży. A moja ocena się brała stąd, że widziałem, jak oni grali. Okej, ktoś powie, bo oni tam w pewnym momencie 8 czy 9 meczów nie wygrali jesienią. Ale widziałem, jak grali. Oni dużo remisowali i oni byli nieskuteczni. To, kiedy zespół dobrze gra, to wiesz, że oni z tego wyjdą. I ten GKS Katowice jest bardzo powtarzalny, więc wiedziałem, że dojdą czołówki. Ja myślę, że troszkę inaczej powiem, te dwie kolejki wiele wyjaśnią, te najbliższe. Bo te drużyny, pamiętajmy jedną rzecz, że czemu powiedziałem tutaj, bo my teraz mamy te dwa mecze z tymi drużynami bezpośrednimi, ale później już mamy te mecze z zespołami, które są poza tą grupą. Natomiast oni grają między sobą, więc to będzie teraz wiele od tego zaczęło. Poza tym teraz jest taka kolejka, że Górnik Łęczna gra z Lechią Gdańsk. I teraz tak, jeżeli Łęczna wygra, to ta grupa pościgowa już do Lechii Gdańsk będzie blisko. Tak. Jeżeli tutaj Lechia zremisuje, bądź wygra, to uważam, że tej dwójki już nikt nie dogoni. Ale jeszcze dwa tygodnie temu, trzy, wydawało mi się, że ta już jest pewna awans Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. Dzisiaj bym powiedział, to pewna awans jest Arki Gdynia, gdybym tak miał się już za tym jakby opiniować. Natomiast po tym ten mecz wiele wyjaśni, bo to się inaczej gra, jak masz 7-8 punktów przewagi, a za chwilę ci stopnieje to powiedzmy na 4. Tak. To już masz margines błędu mniejszy, troszkę presja się pojawi w zespole. Oczywiście Lechia ma duży potencjał, ale mówię, po tej kolejce też będzie wiele takich rzeczy, dlatego nasza strata wygląda w tabeli dużo, że to jest 7 punktów.
ale biorąc pod uwagę, że te zespoły między sobą grają, no to nie da się, żeby w jednym meczu dwie drużyny zdobyły po trzy punkty, więc ktoś te punkty będzie tracił, albo dwie drużyny naraz przy remisie, albo któraś przegra, więc to od nas, mimo takiej straty, wszystko zależy od nas. Że dalej wszystko zależy od nas i to jest najlepsze. Przede wszystkim, musimy wygrywać. Musimy wygrywać, dlatego mówiłem, jak nie będziemy robić punktów, no to... Tak. Jasne, jakże proste, a jakże mądre. Trenerze, tak na koniec. Bardzo więcej niż solidnie zapracował Pan w swojej karierze na przydomek specjalista od awansu. Jakbyśmy te awanse wszystkie chcieli tu wymieniać, to osobny odcinek musielibyśmy chyba nagrać o tych awansach. Ale tak, kibic odbiera to tak, skoro trener Ireneusz Mamrot, zwany specjalistą od awansów, jest zatrudniany w naszym klubie, to oznacza, że może niekoniecznie w tym sezonie, ale w przyszłym sezonie to już na pewno gramy o awans. To co gramy o trzeci awans do Ekstraklasy w historii Miedzi Legnica? Ale tutaj od tego nie ucieka. No, oczekiwania w klubie z nami, to też było wszystko na tym pierwszym spotkaniu poruszone, że okej, ten sezon, tak jak powiedziałem, robimy co się da, ale w drugim sezonie są już oczekiwania i cele. Ambicje, i cele, tak. Także tutaj to też, żebyście zrozumieli. Dzisiaj jestem trenerem starszym, doświadczonym i dla mnie to nie jest presja, tylko to jest coś motywującego, bo przychodzę do klubu, który chce coś grać. A nie jestem w środku tabeli i w połowie sezonu to myślę, gdzie na wakacje pojadę, bo ani nie spadnę, ani nie awansuję. To nie ma... Dla mnie jako trenera z perspektywy czasu to i prowadzenia zespołu, uwierzcie mi, że nie ma nic gorszego. Bo już macie piłkarzy, którzy... No co tam? Szara strefa, tak, ziemia niczyja. Wiem, jak to już na treningach wygląda, trzeba ich motywować strasznie. Także jak jest taki cel, no to jest najlepsza rzecz, ta reorganizacja ligi z tymi barażami naprawdę pozwoliła uatrakcyjnić i wydłużyć tę walkę o coś, tak? Tak naprawdę. Tak, tym bardziej, że jak przeanalizujecie sobie, odkąd te baraże wprowadzono, to najpierw tak, ktoś tam awansował chyba z trzeciego miejsca. Mówią, a to jednak to jest duży handicap, bo zespół, który gra. A za chwilę, nie wiem, dwa lata później Górnik Łęczna z szóstego awansował, tak? I to jest w zeszłym sezonie Korona z czwartego albo z piątego. Tak, I fajnie, bo to co sezon pokazuje, że każdy te play-offy są nieprzewidywalne. Tak. To jest raz i wiecie, co to powoduje, że dzisiaj jest to, co jest też nagrodą i fajną rzeczą, co PZPN jakby zrobił, jeśli chodzi o premier system, ale już nie ma takiej, trzeba to nazwać wprost, patologii, jakbyś nie miał tych baraży, to już dzisiaj 5-6 zespołów grałoby pod pro junior system, bo to są duże środki, a tak jednak każdy ma cel, bo jedni grają, tabela w tym momencie tak się ułożyła, że albo grasz o awans, albo grasz o utrzymanie. Tak. I to jest tak. Coś, co jest dla kibiców bardzo... Nie ma tej ziemi niczyjej i cały czas coś się dzieje, nie ma kalkulacji. A tak po trzeciej, czwartej kolejce wiosną już byłoby tak, to jest dobre, to jest akurat, z tego jestem zadowolony, byłem wrogiem, wręcz wrogiem, powiem, w Ekstraklasie, dzielenia tabeli na grupy, na ósemki, a już zabierania punktów, to już zupełnie ktoś sobie zapracował. Tak, to uważam, że bardzo, bardzo, bardzo wartościowa rzecz. Chociaż, tu jeszcze jedną rzecz powiem, z poczucia sprawiedliwości, no to tylko byłaby mniejsza atrakcyjność, to uważam, że nie wiem, pierwsze trzy powinny awansować, a albo ewentualnie, nie wiem, trzecia drużyna pierwszej ligi z trzecią drużyną od końca jest klasy grać baraż, ale dla ligi, dla atrakcyjności to ten układ jest najlepszy dla kibiców. Dokładnie tak, trudno się z tym zgodzić. Trenerze, dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia za pracę w Miedzi. Tak długo na Pana czekaliśmy, to teraz... długo popracował. To teraz liczymy, że trener będzie dłużej... liczymy, że trener będzie dłużej pracował niż my czekaliśmy. Super. Dziękujemy, naszym gościem był trener Miedzi Legnica, Ireneusz Mamrot. Hej Miedź!